A co z programem wyborczym Rafała Trzaskowskiego? Kandydat PO na prezydenta wciąż nie przedstawił swoich pomysłów na ewentualne rządzenie Polską. Wybory już w najbliższą niedzielę, ale konkretnego programu Rafała Trzaskowskiego nadal nie znamy. O program kandydata Platformy Obywatelskiej na prezydenta pytają kontrkandydaci i ich sztaby wyborcze. Rafał Trzaskowski pokazuje papugę, pokazuje psa, ale ani słowa nie mówi o programie. Jak można tak traktować wyborców? Znaczy, wyborcy mają zagłosować na Rafała Trzaskowskiego tylko ze względu na to, co mówi na wiecach? Gdzie jest konkretny program wyborczy? Programy większości kandydatów na prezydenta są dostępne na stronach internetowych. Nadal jednak swojego programu nie przedstawił Rafał Trzaskowski. Pytany o program lider Platformy Obywatelskiej Borys Budka w Polsat News stwierdził, że kandydat na prezydenta nie potrzebuje programu, liczą się jego kompetencje. Nie wybieramy dzisiaj premiera Rzeczpospolitej, nie wybieramy partii politycznej, która będzie wprowadzać określony program. Wybieramy głowę państwa, która ma określone kompetencje. I w ramach tych kompetencji Rafał Trzaskowski pokazuje określone bloki, którym jako prezydent będzie się zajmował. Z kolei były przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna stwierdził, że Rafał Trzaskowski swój program przedstawi w tym tygodniu, a jeśli nie, to będzie na to czas przed ewentualną drugą turą. To będzie jeszcze 2 tygodnie, panie redaktorze, do drugiej tury. Natomiast do końca tygodnia go przedstawi. Zamiast konkretnego programu pojawiają się kolejne spoty promujące kandydaturę na prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Bo ty masz w sobie siłę do działania. Ty prezydentem jesteś z powołania. Czas prac i serce oszalało. Czas prac, zdobywaj Polskę całą. Pojawiają się również kolejne obietnice. Żłobki, przedszkola, ten sztandarowy program warszawski udało się zrealizować też w innych gminach mniejszych, a my chcemy go realizować w całej Polsce. Nie wiadomo jednak, czy obietnice te zostaną tylko obietnicami. Rafał Trzaskowski już wielokrotnie pokazał, że jest niewiarygodny, podkreśla europoseł Prawa i Sprawiedliwości Elżbieta Kruk. Nawet gdyby przedstawił ten program, to trudno by się spodziewać jego realizacji, bo mamy już przecież dowód, że jako prezydent Warszawy nie realizuje swoich zapowiedzi. A czym się wsławił? Wprowadzeniem karty LGBT do szkół warszawskich, czyli zagrożeniem dla naszych dzieci. Także katastrofą ekologiczną, jaką była awaria oczyszczalni Czajki. Dziś Wisła ponownie została zanieczyszczona poprzez zrzut ścieków komunalnych przez warszawskie przedsiębiorstwo wodociągów. Zrzut ścieków jest wynikiem obfitych ulew. Ścieki nie mieściły się w kolektorze, mówi minister środowiska Michał Woś. Do czynienia mamy z wciąż takim symbolem nieudolności, z swego rodzaju katastrofą ekologiczną. Okazuje się, że te kolektory, zbiornik, przepompownie są tak zaprojektowane, że przy każdej większej nawałnicy, przy każdym większym deszczu tak się będzie działo. Tylko w zeszłym roku 19 razy zrzucono ścieki w Warszawie. Natomiast w ciągu 10 lat powinno być nie więcej jak 45 razy. Problemu natomiast nie widzi warszawski ratusz. Sprawie przyjrzy się, jak zapowiedział w Rzeszowie prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Sprawę oczywiście wyjaśnimy na spokojnie, nie politycznie, nie w kampanii politycznej i w kampanii wyborczej. Tymczasem sąd apelacyjny w Warszawie oddalił zażalenie sztabu prezydenta Andrzeja Dudy na orzeczenie Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie wypowiedzi kandydata na prezydenta Rafała Trzaskowskiego o milionie osób, które straciły pracę. Do orzeczenia sądu odniósł się rzecznik sztabu Andrzeja Dudy, Adam Bielan. No to można powiedzieć, że to nie powinno być zaskakujące. Czekamy na uzasadnienie, pełne uzasadnienie tego wyroku. Wtedy odniesiemy się merytorycznie. Słowa o tym, że dzisiaj w Polsce straciło milion osób pracę, są nieprawdziwe. Nieprawdziwe, porównując ten sam okres 2015 roku i 2020 roku. W maju 2015 roku bezrobocie dotknęło blisko 2 miliony osób, a obecnie jest to milion osób, mówi przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda. Proszę sobie przypomnieć, jak oddawali władzę w 2015 roku. Jakie było bezrobocie? Trzeba być dokładnym, bo sąd może... Właściwie nie trzeba być dokładny, można się pomylić nawet o milion. Wtedy bezrobocie było na poziomie 1 918 000, w tym prawie 1 000 000 kobiet. Gdzie pan wtedy był, panie Trzaskowski? W 2015 roku. A teraz pan mówi o bezrobociu. Wiarygodność Rafała Trzaskowskiego pozostawia wiele do życzenia. Tymczasem wybory już za 4 dni.